la la. Cześć, nazywam się Paula Gumińska, jestem psią fizjoterapeutką i dzisiaj opowiem Wam trochę o aktywnościach związanych z aportowaniem. Aportowanie zabawki to jest jedna z najpopularniejszych aktywności podczas spacerów z naszymi psami. Żeby była ona bezpieczna, to musimy brać pod uwagę kilka ważnych aspektów i zasad, o których dzisiaj porozmawiamy, a pomoże nam Ekta. Aktywności oparte na zabawie z psem przedmiotem, piłką, szarpakiem czy frisbee, bazują na instynkcie łupu, na popędzie łupu, więc są zgodne z takimi naturalnymi instynktami naszego psa. Dzięki takim wspólnym zabawom możemy dać psu możliwość zaspokojenia swoich potrzeb psychofizycznych. Podczas wspólnych zabaw w aportowanie możemy dać psu możliwość rozładowania frustracji, możemy bardzo fajnie pracować nad kontrolą emocji przy takim pobudzeniu, ale też możemy psu pokazać, że w trakcie pracy w parku, przy rozproszeniach, tak jak my dzisiaj tutaj jesteśmy, mamy dla naszego psa coś atrakcyjnego, co możemy mu zaoferować. Podczas wspólnych aktywności możemy też sobie zbudować język komunikacji, który później przełoży nam się na życie codzienne. To, o czym musimy pamiętać, to zasady bezpieczeństwa i o tym właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać. Osobiście podczas zabaw piłeczką, szarpakiem czy frisbee bardzo dużo uwagi poświęcam na budowanie interakcji z przewodnikiem. W tym celu wykorzystuję zabawę w przeciąganie się, szarpanie się zabawką razem z psem, co Wam za chwilę z Ektą pokażemy. Dlaczego? Dlatego, że mówi się o tym, że przeciąganie się, szarpanie zabawką domyka łańcuch łowiecki u psa, dzięki czemu podczas zabawy nie buduje nam się frustracja, bo polowanie na zabawkę kończy się zdobyciem tego łupu. Przy dobrze zrobionym szarpaniu, przeciąganiu, jeśli pies to lubi, możemy tego używać jako nagrody za przyniesienie piłeczki, co też pozwala nam zapobiegać tak zwanej fiksacji na rzucanie piłeczki. Podczas takiej zabawy w aportowanie tak samo dużo czasu poświęcam na rzuty, jak na zabawę z człowiekiem, z przewodnikiem. Uwaga, Ekta! Uwaga, dwa, kacz! Super, brawo, ślicznie! Dawaj, dawaj zabawkę! Tak jest, dawaj! Uwaga, puść i kacz! Dawaj, Ekta! Dawaj, super! Ale jesteś silna! Ale jesteś silna, super! Brawo, twoja! Super, pięknie! Z punktu widzenia fizjologii wysiłku fizycznego, zabawy związane z aportowaniem są bardzo intensywnym wysiłkiem dla naszego psa. Niech punktem odniesienia będzie to, że podczas zawodów frisbee, które polegają właśnie na tym, że pies biega, łapie frisbee i przynosi je do człowieka, najdłuższy start trwa 120 sekund, to są 2 minuty. Ale przy wysiłkach, które mają dużą intensywność, taki krótki czas jest niezbędny, żeby nasz pies mógł się w to pełni zaangażować. W przypadku spacerów polecam Wam takie uproszczone interwały. Możecie wtedy co 8-10 minut spaceru fundować Waszemu psu takie 2-3 minuty bardzo aktywne, kiedy używacie właśnie piłeczki, szarpaka czy dysku frisbee. Oczywiście zawsze taki spacer rozpoczynamy i kończymy tą spokojniejszą częścią, żeby pies mógł się rozgrzać i wyciszyć po wysiłku. Teraz chciałabym Wam przedstawić kilka tak zwanych zasad BHP podczas zabaw aportowania. Najpierw skupmy się na podłożu. Takie intensywne zabawy nie mogą odbywać się na śliskim i nieamortyzującym podłożu, więc wszelkie płytki, panele czy beton niestety są wykluczone. Najlepiej zdecydujcie się na równy trawnik, tylko sprawdźcie proszę, czy nie ma na nim dziur albo jakichś wystających elementów, bo podczas intensywnego galopu mogą one stwarzać zagrożenie dla Waszego psa. Druga rzecz to jest rozgrzewka i tak zwany cool down, czyli możliwość rozchodzenia się po intensywnym wysiłku. Przy zdrowym psie, w dobrej kondycji, który jest szczupły, w zupełności wystarczy około 8-10 minut takiego spokojnego spaceru, najczęściej na smyczy, na początku treningu i tuż po nim. No i trzecia rzecz to wybór zabawki, którą będziemy się bawić. Absolutnie odradzam aportowanie patyczków i kijków, dlatego że niestety istnieje bardzo duże ryzyko, że taki przedmiot wbije się w podniebienie Waszego psa i stworzy sytuację zagrożenia życia. W przypadku dużych psów, jako ich właściciele, uważajcie też na małe piłeczki, ponieważ istnieje ryzyko połknięcia takiej piłeczki podczas łapania. No to jeśli mamy odpowiedni przedmiot, podłoże, mamy psa rozgrzanego i przygotowanego, to teraz z Ektą pokażemy Wam kilka rodzajów zabaw, które możecie podjąć razem ze swoim psem.
Teraz pokażemy Wam z Ektą kilka modyfikacji zabaw z aportowaniem, żebyście nie ograniczali się z Waszymi psami tylko do takiego mechanicznego rzucania piłeczki. Najpierw pobawimy się szarpakiem i tutaj pierwszą modyfikacją będzie dodawanie różnych sztuczek, haseł, komend podczas tej zabawy. My z Ektą popracujemy nad tym, żeby puszczała zabawkę i za chwilę w nagrodę za puszczenie zabawki będzie ją mogła z powrotem złapać w takiej formie aktywnej i uciekającej. Uwaga, Ekta. Dobrze, super. Tak jest, brawo. Puść, ready, kacz i kacz. Tak, brawo, super. Możemy sobie też dodawać podczas takiej zabawy w przyciąganie różne sztuczki, różne hasła, które nasz pies potrafi przed złapaniem zabawki. Uwaga, pas, dobrze, pas, pas, kacz. Tak, super. Dawaj go, dobrze. Ekta, podaj go. Super, dzięki. I uwaga, pas. I 8. I kacz. Tak jest, super. Twoja, koniec. Kolejna propozycja to zabawa w ukrywanie piłeczki. Przy takiej zabawie pies oprócz samej pogoni, oprócz śledzenia piłeczki wzrokiem, będzie angażował też węch, więc będzie to dla niego urozmaicenie. Pobawimy się w ten sposób, że zostawimy tutaj Ektę, ukryjemy piłę i później ją do tej piłki wyślemy. Zostanie jak stop. Uwaga. Okej, szukaj. No brawo, super. Chodź, podaj. Ślicznie, tak jest. Okej, twoja. Super. Kolejna propozycja to zabawa w szarpanie i wygrywanie. Będę się przyciągać z Ektą zabawką, będę dawała jej wygrać tą zabawkę i zachęcała ją, żeby znowu do mnie tą zabawkę przyniosła. Taka zabawa pokazuje psu, że przyniesienie zabawki do człowieka nie powoduje jej straty. My nie zabieramy psu tej zabawki, żeby znów nią rzucić, tylko pies dostaje ją w zamian z powrotem jako swoją wygraną. Uwaga, Ekta. Kacz. Dobrze, super. Tak jest, dawaj go. Dobrze, Ekta, podaj. Podaj zabawkę. Super, brawo. Tak, o, trzymaj. O, tak, trzymaj. Ekta, podaj. Super. I uwaga, kacz. Tak jest, brawo. Twoja, koniec. Jeśli znudzą Wam się już zabawy piłeczkami i szarpakami, możecie spróbować swoich sił we frisbee. Ja pokażę Wam dzisiaj kilka takich naprawdę podstawowych ćwiczeń na start. Jeśli chcielibyście bardziej zainteresować się tą dyscypliną, to pamiętajcie o tym, że najpierw trzeba poćwiczyć swoje umiejętności rzutowe, dlatego że bezpieczny rzut jest gwarancją, że psu podczas treningu nie stanie się krzywda. Jeśli będziecie chcieli spróbować swoich sił w treningach takich profesjonalnych, sportowych, poszukajcie w swojej okolicy trenera, który zajmuje się właśnie treningiem dog frisbee. My z Ektą pokażemy Wam najpierw dysk toczący się po ziemi, czyli tak zwany roller, od którego często zaczyna się z młodymi psami, żeby nauczyć je łapać frisbee w ruchu. Obejdź, obejdź i go. Tak jest, super i kacz. Brawo, super, koniec. Kolejny element, żeby nauczyć naszego psa łapać frisbee w locie, to chwyty z ręki, tak zwane take'i. Siad, odchodzimy sobie na kilka kroków i z hasłem na łapanie zabawki z ręki zwalniamy psa, żeby chwycił frisbee. Okej, kacz. Brawo, super. Okej, kacz. Tak jest, brawo, kacz, kacz. Tak, super. Następnie jako przygotowanie już do takich poważnych chwytów w locie daleko od Was wprowadzamy sobie flotery, czyli takie podrzucenie frisbee, żeby ono leciało tylko góra-dół i zadaniem psa jest wymierzyć punkt do złapania tego dysku. Ekta, chodź. Uwaga, siadamy. Super. Też sobie odchodzimy. Może być Wam wygodniej kucnąć na początku. Uwaga. Okej, catch. Brawo, go, super. Ślicznie. Jeszcze raz zrobimy. Siada. Pięknie. Czeka. Uwaga. Okej, catch. Brawo. Go. Puść. I go. Na koniec trzy słowa odnośnie szczeniaków i aktywności związanych z aportowaniem. Taki okres, na który musicie najbardziej uważać, to okres wymiany zębów.
Wtedy wszystkie struktury okołostawowe są u szczeniaka rozluźnione i wszelkie hamowania, zwroty, wyskoki mogą być dla niego bardzo niebezpieczne. Zabawy z przyciąganiem najlepiej właśnie zacząć po wymianie zębów, natomiast wszystkie intensywniejsze formy, które już będą zawierać kilka rzutów, właśnie jakieś pierwsze przyspieszenia hamowania, rozpoczynamy dopiero jak już ten okres wymiany zębów i intensywny okres wzrostu zostanie zakończony. W zależności od rasy jest to między 6 a 10 miesiącem życia. Natomiast jeśli chcecie rozpocząć przygodę z frisbee, gdzie nastawiamy się już na to, że jest to intensywna zabawa, w której pojawia się też bardzo dużo skoków, wstrzymujemy się do około 10-12 miesiąca, czyli teoretycznie dopiero po ukończeniu roku możemy rozpocząć takie treningi. Dzięki za uwagę. Jeśli macie jakieś pytania, zostawiajcie je w komentarzu. Życzę Wam wielu udanych zabaw z Waszymi psami. Subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.